Witamy w kolejnym subiektywnym przeglądzie prasy. Dzisiaj będzie trochę kryminalnie, będzie o policji, o ZUS-ie, o sądach. Może zaczniemy od ZUS-u. Ty masz taki temat, który dotyczy chyba... No wielu z nas, wielu. Jak nie większości. Siedlecki ZUS przeprowadził kontrolę, no i mamy podsumowanie tych kontroli osób, które siedzą na zwolnieniach. W ciągu 2017 roku ZUS skontrolował 5 tysięcy zwolnień lekarskich, z czego 400 osób okazało się, że siedzą na tym zasiłku, na tym chorobowym, bezzasadnie. Jak teraz dokonują się te kontrole ZUS-u? Ano, większość z nich jest to losowe wybieranie po prostu zwolnień i tak, że wpada kontrola do takiego chorego, ale wiele z nich, jak zaznacza właśnie Paweł Olewski, rzecznik siedleckiego ZUS-u, to są donosy. Donosy częściowo to są ze strony pracodawców samych, a częściowo, czy raczej nawet w dużej mierze, tak zwanych życzliwych. Życzliwych, którzy często też zwracają ZUS-owi uwagę na ich aktywność tych osób na Facebooku, co też już mówiliśmy parę odcinków wcześniej. No i teraz tak, jakie są konsekwencje tego? Ano takie, że ze strony ZUS-u praktycznie ich nie ma, bo skutkuje to jedynie cofnięciem zasiłku i taka osoba następnego dnia musi wracać do pracy. Konsekwencje taką osobę mogą spotkać jedynie ze strony pracodawcy. Dużo większe konsekwencje ponoszą lekarze, którzy takie zaświadczenia, nazwijmy to lewe, wypisują. I mogą odebrać zostane nawet prawa do wypisywania takich zwolnień. Nadchodzi też nowa, dobra zmiana, nazwijmy to tak. Od 1 lipca bowiem nie będzie już papierowych zwolnień, a będzie wszystko wystawiane elektronicznie, a przez to, no powiedzmy, nadzór ZUS-u będzie jeszcze większy, a to dlatego, że informacja do nich nie będzie trafiała po miesiącu, tak jak dotychczas, tylko następnego już dnia. I coś w tym jest. Także wystrzegajmy się, powiedzmy, lewych zwolnień. Tutaj mieliśmy do czynienia z takimi występkami, ja teraz przejdę do ilości przestępstw. Konkretnie jeśli chodzi o miasto Łuków, wspólnota dokonała takiego porównania bazując na sprawozdaniu policji i okazuje się, że w 2017 roku mieliśmy 529 przestępstw ogółem. Jest to ciupkę więcej niż rok wcześniej i jest wyszczególnione kryminalne, bójka, kradzieże, rozboje, zabójstwo, gwałt, narkotyki i korupcyjne. Generalnie tendencja jest praktycznie stała. No, jest mała różnica, na przykład jeśli chodzi o korupcyjne. W ubiegłym roku było, w 2016 5, teraz jest 53, ale to dotyczy jednej sprawy i tam komuś postawiono 50, czyli praktycznie jedno i to samo. Wzrosło o 200%. Wzrosły o 200% kradzieże aut, ale tutaj liczby bezwzględne są małe, bo tam chyba 2 lata temu to były 2 samochody, teraz 4 lub 6. Generalnie bardzo fajne statystyki. Przy tym temacie też warto powiedzieć o monitoringu. Kilku radnych miało wątpliwości co do funkcjonowania naszego miejskiego monitoringu. Możemy poczytać we wspólnocie bardzo ciekawy artykuł. Jest też notka, co mnie zaintrygowało, o alkoholu młodzieży. Pod jednym z marketów dużo piją, generalnie nasi młodzi mieszkańcy. Radnemu Baranowskiemu przeszkadza. Tak. No myślę, że to nie tylko radnemu przeszkadza. I na pytanie, dlaczego policja nie reaguje, dostał odpowiedź, że nie ma tego na mapie zagrożeń. Nie będę rozwijał tego wątku, bo można poczytać, no trochę dziwne, co to jest mapa zagrożeń. Czyli tylko tam, gdzie jest mapa zagrożeń, no to trzeba reagować, a poza mapą nie. No trochę tego nie rozumiem, może z czasem, jak doczytam więcej tych statystyk policyjnych. Warto jak najbardziej. A z Łukowa przechodzimy teraz do Serokomli. Tutaj wspólnota łukowska pisze, jakie są plany wójta Piotra Habera odnośnie placu, no teraz to już widać, że to jest plac. Przejeżdżający przez Serokomlę na pewno pamiętają takie skupisko drzew a la park za przystankiem autobusowym przy przystawie. No, w każdym razie tych drzew, topoli już teraz nie ma, zostały wszystkie wycięte, a wójt postanowił zbudować tam plac i jak sam mówi, plac, coś w rodzaju placu defiladowego. No. Także bardzo ciekawa opcja. W każdym razie mają stanąć tam alejki, ławki, no coś w tym stylu takiego rekreacyjnego. No a także, to jeszcze wszystko w tym roku. Także ma być pomnik bądź tablica. Najlepsze jest to, że nie mają pomysłu. Właśnie.
Wszystko ma być jeszcze w tym roku, a wójt jeszcze do końca nie ma pomysłu, co by tam postawić. Miejmy nadzieję, że nie będzie to plac postawiony tylko i wyłącznie po to, żeby postawić tablicę, pod którą w końcu gmina mogłaby składać kwiaty. Tak może być. Tak może być. W każdym razie wartość pierwszego etapu, czyli tego placu, to 100 tysięcy złotych, a wójt zaznacza, że ma to robić etapami, powiększać to coraz bardziej tą infrastrukturę w kolejnych latach, gdzie koszt w sumie miałby zamknąć się w milionie złotych, ale co do samego pomysłu, to wójt do tego stopnia nie bardzo wie chyba, co z tym robić, bo prosi radnych, sołtysów i mieszkańców o jakiekolwiek pomysły. Tu warto powiedzieć, że Serokomla w rankingach zawsze była na dole, jeśli chodzi o zasobność majątkową, szeroko rozumianą, czyli no jedna z najbiedniejszych gmin chyba nawet w Polsce, kiedyś był jakiś tam... No wiele tam się nie dzieje zwykle. Wiele się nie dzieje, tak więc wydawanie jeszcze takich pieniędzy no jest troszeczkę absurdem, ale... Co zrobić? No co zrobić? Mówić i piętnować, no tyle możemy zrobić. Ja przechodzę do powiatu ryckiego i tu mam wersję elektroniczną Twojego głosu. I na pierwszej stronie dzieje się dużo generalnie w tym regionie. W Dęblinie żądają 300 tysięcy od byłego prezesa. I troszeczkę z tą sprawą, o której teraz mówiłeś, mi się skojarzyło. Chodzi o Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. I tam chcą od byłego szefa zapłaty, który miał działać na szkodę spółki. To może, kurczę, by była taka jaskółka, bo wielu samorządowców, urzędników no nie patrzy na pieniądze, działają na szkodę często firmy, przedsiębiorców, no i może jak tutaj byłby jakiś pomyślny wyrok na to, co niektórzy mogliby się opamiętać. Możemy też poczytać o więzieniu dla byłego burmistrza, a z jakiego miasta, no to dowiecie się z Twojego głosu. Serdecznie zachęcam, dużo fajnych takich kryminalnych wątków w tym wydaniu. Na koniec wraz z Tygodnikiem Siedleckim chcielibyśmy zaprosić na obchody jubileuszowe w Okrzei, obchody organizowane przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Będą to obchody stulecia niepodległości Polski połączone z 80. rocznicą wybudowania, usypania kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei. Obchody przewidziano na 2 dni. Będą bardzo interesujące konferencje, występy artystyczne, piknik, a także odsłonięcie nowych tablic wokół pomnika, także impreza w ogóle przewidziana jest na rocznicę usypania kopca, czyli 2 października i my gorąco zapraszamy. No myślę, że to ważna impreza dla historii naszego regionu. Jest jeszcze sporo czasu, no ale teraz już serdecznie zapraszamy. Ważne wydarzenie dla naszej społeczności i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.